To były naprawdę warsztaty przyjemności w ruchu. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo mnie to wyciszy, uspokoi, rozluźni do momentu, póki się nie znalazłam tutaj dzisiaj na tych zajęciach z Nadią. Fantastyczna atmosfera, cudowne przeżycia, a przede wszystkim bliski kontakt z samym sobą, z naturą i taka chwila zapomnienia, chwila oderwania od tego, co wokół, od tych stresów, od tej epidemii, od tych ograniczeń i tego napięcia, w którym żyjemy od wielu miesięcy. Jeżeli chcecie przeżyć naprawdę chwilę relaksu, pełnego świadomości własnego ciała i umysłu, to zapraszamy na warsztaty przyjemności w ruchu. Bardzo przyjemne zajęcia, można super poczuć swoje ciało, rozruszać się, poczuć mięśnie, pobyć ze sobą, z przyrodą, z miłymi ludźmi, którzy również lubią się ruszać i lubią kontakt z naturą, kontakt z innymi. Także no, to jest naprawdę super zajęcia dla każdego. No więc tutaj można się połączyć z sobą i z innymi, ale równocześnie wyjść z siebie i zauważyć to, czego się nie zauważa na co dzień. I można się połączyć z naturą, która jest wokół, w ten sposób poczuć się istotą natury również, jako element tej natury. I to jest chyba dla mnie najcenniejsze. Dziękuję. Warsztaty przyjemności w ruchu. To są warsztaty poszerzania świadomości ciała poprzez ruch i dotyk. To jest ciałonautyka, bycie w cielesnym tu i teraz. Obserwacja tego, jakie nasz ruch generuje odczucia w naszym ciele. Jaki ruch może być dla naszego ciała przyjemny, zaspokajanie własnych apetytów na ruch. Eksploracja tego, obserwacja, zgłębianie. To jest temat naszych działań i fokus naszej uwagi. Spotykamy się na pięknej łące pod wielkim dębem w Komorowie. Zajęcia są bezpłatne dla uczestników. Są organizowane przez gminę i Stowarzyszenie K40. Zapraszam serdecznie, by w sobotnie poranki poeksplorować ruch i własne ciało, zanurzyć się w sobie, przyjść, by rozpuścić napięcia w ciele, puścić głowę i popłynąć na falach ciałonautyki. Ja jestem Nadia Szypiłow, Ciało Ciało. Zapraszam gorąco. Płyńmy razem.